razem z grupą europejskich dziennikarzy, z którymi dokonujemy inspekcji stadionów i miast Euro 2012, rok przed imprezą. Dotarliśmy do Warszawy, jesteśmy teraz na Stadionie Narodowym i sporo rzeczy jest tu zupełnie innych niż, sytuacja jest nieco inna, podejście jest nieco inne niż to, jakie zastaliśmy na Ukrainie, zaczynając od początku. Tu z lotniska Okęcie asystują nam aż dwa policyjne samochody przed naszą kolumną. Rzeczywiście ruch był zatrzymywany. No, nigdy tak szybko się nie przemieściłem z Okęcia na Saską Kępę, gdzie mieszkam, jak teraz. Jeszcze jeden samochód policyjny za nami, ale też ranga naszej wizyty wzrosła, bo jest z nami Gianni Infantino, osoba numer 2 w UEFA po Michelu Platinim. No i zupełnie inaczej tutaj jest na Stadionie Narodowym ze wszystkich z tych stadionów, które zwiedzaliśmy. Tutaj poczuliśmy się, jakbyśmy za chwilę mieli skoczyć na bungee, na przykład z tej iglicy wielkiej, która tutaj dominuje nad stadionem. Dlaczego? Bo jeszcze w Kijowie musieliśmy podpisać takie specjalne oświadczenia, jak ci, którzy skaczą z bungee, że robią to na własną odpowiedzialność, że są ubezpieczeni i w razie jakiegokolwiek wypadku żadnych roszczeń wobec organizatorów zwiedzania stadionu nie będą rościć, że założymy na pewno kamizelki, oczywiście założyliśmy, kaski i tak dalej, i tak dalej. Więc zupełnie tak jak bungee, sam stadion zagraniczny, nasi koledzy są pod wrażeniem, nie wierzą, że to tylko na 55 tysięcy widzów, są pod dużym wrażeniem, bardzo im się podoba, także z zewnątrz, także ta plecionka koszyka. Mówią, że może rzeczywiście jest to ładne czy brzydkie, tu można dyskutować, ale na pewno wyjątkowe, nie ma drugiego takiego stadionu, wyróżniamy się czymś, więc i na moich kolegach z Niemiec, i z Francji, i z Włoch zrobiło to wrażenie. Natomiast tu, na samym stadionie, też zupełnie inne podejście niż na Ukrainie. Dyrektor pan Robert Wojtaś opowiadał tutaj wszystkim szczerze o niedociągnięciach, które spowodowały na przykład, że nie zostanie dotrzymany termin 30 czerwca, że oddanie stadionu się opóźni. Opowiadał szczegółowo, a zwłaszcza z Reutersa kolega wypytywał o te schody, dlaczego, co jest z tymi schodami nie tak. No, zwaliliśmy troszkę na zimę, że nie te jakieś składniki, co trzeba, i zima tutaj nam wymarzła, i tak dalej. Ale jest to zupełnie inne podejście niż na Ukrainie, gdzie absolutnie w stanie surowym stadionie we Lwowie, czy stadionie olimpijskim, który wczoraj żeśmy oglądali, no, który jest naprawdę w daleko mniej zaawansowanym stopniu niż nasz stadion, a też i budowa nie jest tam taka, żeby po prostu paliła się wszystkim w rękach. Oni wszystko zdążymy, absolutnie. Tutaj szczerze Polacy przyznają, że nie zdążą, że już odwołano pierwszy sportowy event, pierwsze wydarzenie, jakie się miało odbyć, czyli Red Bull Fighters 6 sierpnia, że na pewno go nie będzie i że raczej nie będzie meczu z Niemcami, że najprawdopodobniej zostanie przeniesiony to spotkanie do Gdańska. Przed chwilą to usłyszeliśmy od Roberta Wojtasia, no, że dobrze by będzie, jeżeli stadion zostanie oddany do użytku w październiku, czyli mecz 6 września z Niemcami też nie ma szans, raczej Gdańsk, więc nie ściemniamy, że jakże zdążymy, 15 listopada na Stadionie Olimpijskim w Kijowie ma być mecz z Niemcami też, biedni ci Niemcy. I jak ktoś rzuci okiem na vloga ze Stadionu Olimpijskiego w Kijowie, no to się przekona, że małe są szanse na dotrzymanie tego terminu. Ale oni tam idą w zaparte, u nas szczerość dominuje, szczerość, co mam nadzieję, że
docenią zachodni korespondenci. Gianni Infantino też wyjaśnia zawiłości. Stadionowe. A nasi robotnicy w porównaniu z ich ukraińskimi kolegami? Powoli się kierujemy do wyjścia. Dobrze, oczywiście. No, coś się dzieje, coś działamy, no. A następny stadion na Euro 2012. Najbliższy stadion we Wrocławiu.